W naszej szkole odbywają się właśnie targi edukacyjne. Zachęcamy do obejrzenia relacji z tego wydarzenia. Osoby, które odwiedziły naszą szkołę podczas tegorocznych targów, były witane przez samorząd pierwszego liceum ogólnokształcącego i miały możliwość odciśnięcia swojej dłoni. Swoją opinią podzieliła się z nami magister Jolanta Kruk, dyrektor pierwszego liceum ogólnokształcącego w Bochni. Jak ocenia Pani tegoroczne targi w porównaniu do poprzednich lat? Mam wrażenie, że są bardziej radosne. W ostatnich 2 latach ta impreza się nie odbywała, więc mam wrażenie, że wszyscy na nią czekali z utęsknieniem i właśnie stąd ta zdwojona radość, że wreszcie można uczestniczyć w tak dużym przedsięwzięciu. Czy jest Pani zadowolona z tego, jak uczniowie naszej szkoły zaprezentowali ją na tegorocznych dniach otwartych? Ja w ogóle jestem zachwycona swoimi uczniami. Wiem, że zawsze mogę na nich liczyć i mogę na nich polegać. Dlatego oczywiście jestem bardzo wdzięczna za to, że tak dobrze się przygotowali i tak dobrze, tak mocno nas wspierają w prezentacji, w promocji naszej placówki. Dziękujemy bardzo. Na sali gimnastycznej, oprócz stoiska pierwszego liceum ogólnokształcącego, były również stanowiska pozostałych szkół średnich z powiatu bocheńskiego. Mamy okazję gościć na naszych targach starostę bocheńskiego Adama Kortę. Czy uważa Pan, że takie wydarzenie może pomóc ósmoklasistom w wyborze szkoły? Jak najbardziej tak. Cieszę się, że po 2 latach braku organizacji takiej imprezy przez spowodowaną pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 udało się w końcu przywrócić tą giełdę i ta dzisiaj obecność tak dużej liczby młodych ludzi, mieszkańców Bochni powiatu bocheńskiego, pokazuje, że tak naprawdę to wydarzenie jest ważne. I cieszę się, ono się kiedyś wpisało w tradycję Bochni powiatu bocheńskiego i cieszę się, że powróciliśmy do tego i mam nadzieję, że na podstawie tego dzisiejszego dnia, tych różnych pokazanych, przedstawionych przez poszczególne szkoły informacji, młodzież z Bochni powiatu bocheńskiego ma to spektrum, może wybrać tą najlepszą szkołę w powiecie bocheńskim, chociaż tak naprawdę wszystkie szkoły powiatu bocheńskiego są najlepsze w województwie małopolskim. W jaki sposób starostwo przyczynia się do promocji szkół znajdujących się na terenie powiatu bocheńskiego? Pani redaktor, od samego początku, mając spektrum najlepszych szkół w powiecie bocheńskim i województwie małopolskim, bo jak popatrzymy na zdawalność matur, to pokazuje to, że ciągle plasujemy się na najlepszych wynikach w województwie małopolskim. Powiat bocheński, starostwo powiatowe w Bochni od samego początku stosuje różne narzędzia komunikacyjne do tego, żeby pokazywać i promować szkoły średnie. I tak to się dzieje, ponieważ sporo uczniów w naszych szkołach średnich to nie są mieszkańcy Bochni i powiatu bocheńskiego, to są również mieszkańcy ościennych powiatów. Czyli te narzędzia komunikacyjne, które stosuje starostwo, stosuje powiat bocheński, ale również poszczególne szkoły, okazują się, że są skuteczne, ponieważ do tych szkół trafiają młodzież spoza powiatu bocheńskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Która ze szkół przykuła najbardziej Waszą uwagę? Pierwsze liceum. Pierwsze liceum. Ja myślę, że drugie ELO i właśnie ogólnie pierwsze. Mnie się wydaje, że na razie to ta. Mechanik. Liceum Orła Białego. Trójka w Józefa Tichmana. Mechanik. Ekonomik. Czy wiecie już, na jaki profil i do której szkoły chcecie iść? Najbardziej chciałem właśnie chodzić do tej szkoły, a jeśli chodzi o profil, to najbardziej interesuje mnie biologiczno-chemiczny, więc no, mam nadzieję, że się dostanę. Jeszcze się w sumie trochę zastanawiam. Nie wiem, zobaczymy jeszcze. Byłyśmy przed chwilą na matematyczno-informatycznym właśnie tutaj i myślę, że obydwu nam się bardzo spodobało i nie wiem, to jeżeli miałabym iść tutaj, to chyba to będzie mój wybór. Ja myślałam właśnie coś z matematyką i informatyką i tutaj właśnie mi się bardzo spodobała z opowiadań tych wszystkich, co nas oprowadzali, to bardzo mi się spodobało. Do mechanika na mechatronika. Prawdopodobnie do dwójki na humanistę. Żegucina, ale jeszcze nie wiem jaki profil. Technik logistyk mechaniku. Technik informatyk. Tak, wiem już. Chciałabym iść do ekonomika na technik weterynarii.
Życzymy powodzenia dzięki to wszystko. Mamy okazję gościć na naszych targach wicestarostę Boheńskiego, Ryszarda Drożdżaka. Witamy. Witam. Czy uważa pan, że takie wydarzenie może pomóc ósmoklasistom w wyborze szkoły? Oczywiście, tym bardziej, że jesteśmy w długiej przerwie covidowej. To wydarzenie, o ile pamiętam, było ostatnio 3 lata temu. Co więcej, no wspaniała sceneria. Każda szkoła się świetnie przygotowała z własnym stanowiskiem. Zachęca do własnej szkoły, do tego, do odpowiednich kierunków, do odpowiedniego programu. Widzieliśmy, że mamy tutaj do czynienia i z ofertą humanistyczną, ale też z ofertą techniczną, ofertą gastronomiczną. W jaki sposób starostwo przyczynia się do promocji szkół znajdujących się na terenie powiatu boheńskiego? W sposób różnoraki. Od tego trzeba zacząć, że cały czas remontujemy, modernizujemy bazę, infrastrukturę naukową, wymieniamy sprzęt elektroniczny, a poza tym cały czas zachęcamy dyrektorów do tworzenia nowych kierunków. Zawieramy porozumienia z firmami, które są na terenie powiatu boheńskiego, aby tworzyć już taką bazę szkolną i taki już związek z uczniami i ewentualnie z pracodawcą. Dodatkowo w sposób taki medialny, reklamowy, wydajemy informatory, nakręcamy oczywiście tutaj w porozumieniu z dyrektorami odpowiednie materiały filmowe. Przez cały rok jest odpowiedni robiony PR, aby te dzieci przyszły, ośmioklasiści z naszego powiatu i nie tylko, przyszły tutaj do naszych szkół. A te szkoły, jak pokazują rankingi zdawalności matur czy przedmiotów zawodowych, naprawdę są na wysokim miejscu w Małopolsce, ale również w całym kraju. Dziękuję bardzo, to wszystko. Pozdrawiam. Ósmoklasiści mieli okazję odwiedzić sale lekcyjne naszej szkoły oraz wziąć udział w zajęciach pokazowych. Jak wyglądają dzisiejsze lekcje pokazowe z matematyki i fizyki? Jeśli chodzi o fizykę, są bardzo ciekawe, oczywiście, no bo fizyka to jest bardzo ciekawy przedmiot. Mamy różne doświadczenia związane z próżnią, z prądem, z cieczą. Jest bardzo ciekawe i różnorodnie, dlatego warto wstąpić do sali fizycznej. No, my tu przygotowaliśmy 2 stanowiska od matematyki. Mamy te rebusy matematyczne, no, które wymagają trochę pogłówkowania. Mamy także stanowisko z bryłami obrotowymi. Wsadzamy na przykład taką siatkę do silnika, który się obraca wokół własnej osi. Na pierwszy rzut tego nie widać, ale ja na przykład tutaj trzymam pączka i mamy też zapałki, różne łamigłówki. Można za to dostać nagrody, więc tak zachęcamy potencjalnych uczniów. Jak wyglądają dzisiejsze lekcje pokazowe z biologii? Zatem dzisiaj tutaj w sali biologicznej mamy parę osób z profilów zarówno Bielhamu, jak i Bielang-Pola, które oprowadzają ósmoklasistów zainteresowanych oczywiście naszym profilem po sali biologicznej. Mamy tutaj preparaty wszystkie wyciągnięte i modele i prezentujemy, jak też wyposażona jest nasza klasa pracownia, ale też opisujemy, jak wygląda po prostu nauka u nas na profilu, cały cykl nauczania. Jak wyglądają dzisiejsze lekcje pokazowe z chemii? No to nasze lekcje pokazowe wyglądają w ten sposób, że wykonujemy proste doświadczenia, które są bardzo bezpieczne dla wszystkich, którzy tutaj przychodzą, dlatego nie martwimy się też o to, że coś im się stanie. Robimy doświadczenia, w których wytrącamy wodorotlenki, w których wytwarzamy sole, w których pokazujemy im różne wskaźniki oraz pokazujemy im, jak się robi na przykład lampy lawę. Jak wyglądają dzisiejsze lekcje pokazowe z profilu językowego? Dużo opowiadamy o tym, jak to u nas wygląda, ile mamy lekcji, jak wyglądają, jakich mamy nauczycieli. Dużo czekamy na pytania. Co jeszcze takiego tutaj robimy? No, opowiadamy o różnych wydarzeniach, które się odbywały w szkole, albo na przykład o wycieczkach. No, takich różnych zachęcamy. Rzeczy. Zachęcamy przede wszystkim. Jak wyglądają dzisiejsze zajęcia pokazowe na profilu humanistycznym? W naszej sali 26 gościmy klasy 8 oraz opowiadamy im, jak wyglądają lekcje z historii, języka polskiego oraz WOS-u. Mogą również układać puzzle oraz zadają jakieś pytania, my odpowiadamy i taka intencja twórcza. Tak jest, oczywiście każde pytanie jest przez nas szczegółowo sprawdzane i odpowiadamy bardzo, bardzo szczegółowo. Staramy się opowiedzieć, jak wygląda każda z poszczególnych lekcji, gdzie trzeba uczyć się dużo, a gdzie troszeczkę mniej. Oczywiście mówimy, że liceum to jednak troszeczkę wyższa szkoła jazdy i oczywiście nauka jest bardzo potrzebna, ale
bardzo zachęcamy naszych petentów, żeby uczestniczyli w naszych lekcjach, oczywiście w naszej szkole, w pierwszym liceum w Bochni. Jak wyglądają dzisiejsze lekcje pokazowe z geografii? A więc tak, to przede wszystkim to są jakby takie puzzle, to są skanowane kody QR i jest układane z tego hasło, przez to na przykład tam jest numerki 1 czy 25 i z tego są jakby układane cyfry, znaczy nie cyfry, tylko litery. No i powstaje przez to hasło, które jakby tam ma jakby no, znaczenie do kierunku, no bo jest w tym języku jakby. No, bardziej to jest integracja, myślę, ponieważ współpracując składają hasło, to nie ma być jakieś nie wiadomo jak męczące, tylko to jest proste hasło, proste miejsce, takie bardzo znane. Jak wyglądają lekcje pokazowe z niemieckiego i z angielskiego? Z niemieckiego, no to mamy 4 takie naprawdę bardzo proste gry. Staramy się pokazać ten język niemiecki w naprawdę jak najlepszej formie i że nie trzeba się go absolutnie bać, bo wiadomo, teraz osoby po podstawówce uważają, że naprawdę nic z tego niemieckiego nie rozumieją. A tak naprawdę język niemiecki wcale nie jest taki trudny i my staramy się po prostu im to udowodnić, że są na tyle inteligentni, że dadzą sobie u nas radę. Prowadzimy 2 gry. Jedna to jest Quizlet, gdzie mają 4 odpowiedzi do wyboru, a druga to jest gra Bomba i tam zadajemy im pytania po angielsku i muszą odpowiedzieć. Jak wyglądają dzisiejsze lekcje pokazowe z informatyki? Jeśli chodzi o informatykę, to mamy bardzo dużo projektów, które zrobiły osoby, które się zgłosiły do nas na Dnie Otwarte. Pokazywaliśmy je, mamy różne gry. Mamy Google VR, które też pokazywaliśmy. Wykorzystujemy też możliwości naszej szkoły w zakresie nowoczesnych technologii, więc mamy też tablety graficzne. Pokazywaliśmy osobom, jak rysować i trochę uczyliśmy ich programować w Minecrafcie, jako taka zachęta na kierunek informatyki. Chcę bardzo pozdrowić pana Kowalczyka. I pana Ptaka. Która ze szkół najbardziej przykuła waszą uwagę? No, tak szczerze, wydaje mi się, że budowlanka. No, u mnie to na pewno technikum. Myślę właśnie pomiędzy mechanikiem a budowlanką. Mechanik to tak trochę po ojcu, bo tata był w mechaniku i tak myślę, że rodzinnie trochę, ale raczej budowlankę wybiorę, bo mam tam kolegę już takiego. Mówi, że bardzo super kierunek, energetyka odnawialna. Podobno dużo się można nauczyć, też bardzo przyszłościowy i myślę, że to byłby odpowiedni dla mnie kierunek. Ja bym chciał iść do matfizu pierwszego ELO, najlepsza klasa. Polecam. Świetnie się zapowiada. Jestem pełen ciekaw, jak to będzie wyglądało w przyszłym roku, kiedy będę przyjeżdżał do matfizu w pierwszym ELO. Dziękujemy. Tak jest, oczywiście każda jedna lekcja jest przez nas szczegółowo opowiedziana. No co? Ej, przecież nic nie powiedziałem. Dobra, jeszcze raz. Musisz zrobić rękę. Jak to tam o, to ty ci rób rękę, proszę. Idzie tu na rękę. Jak to się trzyma? Tak? Ale chyba nie ma ostrości. Ale nie ma ostrości, stop. Jak się tutaj to wyostrza? Żeby sobie... Jak się czym to się wyostrza, Kuba? O kurde. Ej, bo widzisz cały zamazany. Tym kręziołkiem tutaj. Właśnie nie możesz to trzymać niżej. Tu i to jest taki kręziołek. Jaki kręcisz? 1:37 later. O, jest wyostrzone. Nie możesz ręką. Dobra, ale musisz... Ale nie widać ręki. Mogę? Ja już mam rękę. No. Dawaj!